całym kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W tym roku obejmie ona przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2004. Oprócz tego są oczywiście te starsze roczniki i też osoby, które są starsze. To są zwłaszcza te osoby, które mają na przykład jakieś są kierunki szczególnie interesujące dla wojska. W większości są to panie, czyli te panie, które gdzieś tam kończyły jakieś kierunki medyczne lub związane z psychologiem lub z weterynarią. Pierwsi wezwani na komisję stawili się już w Koninie. Jeżeli chodzi o rocznik podstawowy, to jest 294 osoby, plus do tego 119 osób rocznika starszego, no będzie nam się to powiększyć, dlatego że co roku te osoby, które nie stanęły do kwalifikacji wojskowej, jest ich coraz więcej. Wynika to z tego, że bardzo często osoby są zameldowane na terenie Konina, ale bardzo od dłuższego czasu już tu nie przebywają. Albo akurat w momencie, kiedy jest kwalifikacja, wyjeżdżają już do pracy za granicę. Oczywiście wtedy całą procedurę przechodzą, żeby taką nieobecność usprawiedliwić, jeżeli są takie sytuacje, w których ktoś odbiera nam wezwanie do kwalifikacji wojskowej, a jednak się nie stawia, wtedy zgodnie z przepisami wysyłamy policję, tak zwane doprowadzenie, ale mówię, to jest ostateczność i dlatego bardzo chętnie chcemy, żeby z nami ktoś współpracował, podany jest numer telefonu kontaktowego, żeby wyjaśnić takie sytuacje, wtedy możemy taką sytuację, że tak powiem, uniknąć doprowadzenia, a usprawiedliwić wcześniej. Stawiennictwo przed komisją lekarską jest obowiązkowe. Cała procedura nie trwa długo i składa się z kilku etapów. W ramach kwalifikacji komisje określają zdolność fizyczną i psychiczną osób do pełnienia służby wojskowej. Całe postępowanie nie trwa długo. To jest tak naprawdę bardzo krótkie badanie w formie rozmowy z panią doktor, z przewodniczącym powiatowej komisji lekarskiej. Dodatkowym takim elementem jest kwalifikacja psychologiczna przez psychologa razem połączona z ankietą, ale tak naprawdę to nie wydłuża tej procedury. Sama procedura, stricte procedura medyczna trwa około 15 do 20 minut, więc tak naprawdę to nie jest długie, a stawiennictwo przed taką komisją jest obowiązkowe i od niema odwołania. Tegoroczna kwalifikacja potrwa do 21 lipca. Obejmie ona w sumie około 230 tysięcy osób.